A kwarantanna, rozumiem, że nie mogę wychodzić z domu oprócz tego testu. Tak, w ogóle nie powinna pani wychodzić, nawet jak na jakiś tam krótki spacer, jedynie na test, na do czasu otrzymania wyniku. It's corona time. Hey, it's corona time right now. Dziękuję bardzo wobec tego, pozdrawiam. Miłej soboty życzę. To było dziwne, jak on do nas zadzwonił, spytał się o moje dane, o mój PESEL. Nie wiedziałam, czy mogę mu zaufać, ale jednak zaufałam i mam nadzieję, że się nie przyjadę. Idę dzisiaj. Dzisiaj po pierwsze są urodziny Kaśki, więc wszystkiego najlepszego, mamo. Idę zrobić sobie dzisiaj test na tego koronawirusa, ale nie wiem, powiem wam szczerze, nie podoba mi się fakt, że miałabym spędzić pierwsze dni wiosny na kwarantannie. No nie widzimy się to, tak szczerze, no nie widzimy się to, tym bardziej, że są teraz święta, chciałabym je spędzić z rodziną. Nie wiem, jest mi trochę przykro, mam nadzieję, że wyjdzie negatywny, ale też czuję, że będzie pozytywny, bo ja jestem taka pozytywna dziewczyna. Ej, WTF, mam przed badaniem nie jeść i nie pić? I nie palić papierosów? What the fuck? Moje pierwsze badanko covidowe. A i kiedy byłyby wyniki? Zaraz już pani wszystko wytłumaczę, tylko ręką. Już ci założę, zaraz wszystko będę tłumaczył. Dobra. A pan już jest po? Ja już zaszczepiony jestem. A, pan jest zaszczepiony, super. I przechorowywałem koniec października, początek listopada zeszłego. Czyli ultra jest zabezpieczenie. Fajnie, trafiłam na mało ludzi, w ogóle nie czekałam. Dzisiaj w niedzielę zazwyczaj jest mało, także. Wczoraj na przykład 5 godzin non-stop była kolejka. 5 godzin non-stop? Tak, non-stop. Wow. Tu daję pani taki kod, tu jest instrukcja, gdzie się zalogować, jak to zrobić. Aha. Po około 24 godzinach będzie można się tam zalogować i powinien być już tam wynik. Super, po 24 godzinach. Tak. Dobra, będę sprawdzać. Nie jadłam nic przez godzinę. Dobrze, bardzo dobrze. Wyszłam. Nie paliłam i nie piłam. Najważniejsze, żeby nie mieć zębów i nie jeść. A, to myłam zęby. Kaziorka. I to wszystko. No dobra. I co, już idę? Tak, już może pójść. Dziękuję panu bardzo w takim razie. Do widzenia. A tutaj, proszę państwa, to jest w ogóle pożegnanie się z pewną przeszłością, pewnym etapem. Tu jest budynek. Kurwa, gdzie on jest? O. Tu jest budynek, w którym miałam swój ostatni event z ludźmi. No i później, że tak powiem, był COVID. Powoli do mnie dochodzi, że to mogą być moje ostatnie momenty wolności. Powiem wam tak. Wyszła niedawno nowa nutka Sanach, co nie? Ona wzbudza we mnie takie emocje, z którymi się pożegnałam jakiś czas temu i bardzo mnie to drażni i nie lubię słuchać tej piosenki, ale jest kuźwa ładna i ja po prostu, ja jestem takim werterem, który lubi cierpieć po prostu. Przewietrzę samochód. Praca znów. Sorka za ten telefon, dzisiaj o drugiej w noc. Mogłam tak! O kurwa. Moja mama ma dzisiaj urodziny. Tutaj mamy pieniądze. Tyle, ile ma lat. Także no, chciała mi pokazać, że to wcale nie tak dużo. W szoku jestem, bo dzisiaj są urodziny mojej mamy, ale też mojej imieniny, jak się okazuje. Także tak. Hej Tadeusz! Sorka za ten telefon dzisiaj o drugiej w nocy. Spoczko. Po prostu potrzebowałam pomocy. No, 37 i 3. No, kochani, na razie Tadeusz wygrywa. Mam przemyślenia a propos tej piosenki Sanach. No, napisałem do ciebie. Pierwszy primo. To ona opowiada o tym, jak dzwoniła do kolesia pijana. No bo o drugiej w nocy. Mogła mówić, co myślę na cały głos. Była pijana, totalnie. No ona może opowiadać o uczuciu, że mogła jemu mówić. Po prostu, bo nie ja. Są dwie strony. No ja uważam, że była pijana. Mogłam cię trzymać mocniej, gdy chciałaś iść. Ona mówi o tej relacji. Ona mówi o tym, jak chłopak od niej odchodzi. Ale się czuje. Ja zawsze jak byłam pijana. Ale to się dostaje jak pijana. Zawsze bardziej byłam nachalna. I bardziej nie chciałam pozwolić chłopakowi, że odszedł. Więc jakby. A, no to, jakby ej. Ten... No dzwoni do niego z takiej bezsilności trochę, ale on już nie odbiera, bo na przykład już nie. Znalazł sobie nową dupę. No, tak mówimy kurwa o tobie. Pozdrów ją. Smęty. Smęty. Tak bym nazwała tę piosenkę. Smęty. Wspaniała deszczowa pogoda. Brzydko, pochmurno. I tak ma być.
I tak ma być całą kwarantannę. Jak, jakim kurwa cudem ja nie mam jeszcze wyników? To jest po prostu niemożliwe. Halo? No hej. No i wyobraź sobie, że dalej nie mam wyników. Dobra, dam im jeszcze trochę czasu. Daj im trochę czasu. No dobra. Powiedziała, nie nakręcaj się. Za późno, mamo. O, 4 lata za późno. Chyba już przeszliśmy chorobę. Mam wyniki, Tadeusz, mam wyniki.